Rozdział piętnasty Kapitan Karol Bodo nie tracił jeszcze nadziei, lecz do śladu, którym poszedł porucznik krajski, nie przywiązywał zbyt wielkiej wagi. Z doświadczenia wiedział wprawdzie, że każdy ślad się liczy i powinien być poważnie brany pod rozwagę, lecz jego uparta myśl, że właśnie tu, w Krakowie, powinien dopaść swego dawnego wroga, nie dopuszczała chwilami żadnej innej ewentualności to też meldunek z Lemborka wytrącił go z równowagi. Nie dlatego, że otwierał nowy kierunek śledztwa i tym samym przysparzał pracy, lecz przede wszystkim z tego powodu, że nie zgadzał się z jego po części irracjonalnym przekonaniem, że finał sprawy winien rozegrać się tu, a nie gdzie indziej. Musimy przy tym zaznaczyć, że nie było w tym ani cienia zazdrości w stosunku do Rajskiego. Ostatecznie młody porucznik dawał mu przykład operatywności i samodzielności, które bądź co bądź przynosiły jakieś rezultaty, podczas gdy on siedział i uparcie czekał, aż wilk sam wpadnie w zastawione sidła. Z tego punktu widzenia należycie oceniał działalność Lejskiego. A że sprawa przybierała o to inny obrót, niż on jej próbował nadać w swoich zamysłach, więc poirytowanie było tylko normalnym ludzkim odruchem. Podając Wielgoszowi kartkę, na której wielkimi kulfonami jakiś podoficer zapisał treść meldunku z Lemborka, kapitan Bodo powiedział. Widzicie? Nie dość, że odkrył nieboszczyka, to już mu siedzi na karku. Uwierzyć tym przewidzeniom? Kapitan Wielgosz przeczytał meldunek dwukrotnie, po czym rzekł. Nie rozumiem. O jakim nieboszczyku mówicie? Nie rozumiecie? Przypomnijcie sobie nasze przesłuchanie Huberta Drobskiego w żaganiu. Co, według jego zeznań, miał powiedzieć uczony, gdy przyszedł do Szatana? Że zabił Karola Drobskiego, tak? Ergo, ta teoria wyjaśniła nam, iż w studni położonej na terenie leśniczówki w Tomaszkowie przez długie lata spoczywały kości Karola Drobskiego, czyli brata Szatana. Poczekajcie a jak ma właściwie na imię szatan. Naprawdę nie pamiętacie? Przecież Konstanty. Właśnie Konstanty, a z meldunku wyraźnie wynika, że Rajski goni Karola. Rozumiecie teraz? Wybaczcie, ale trochę mi się te fakty pokręciły. Wynikałoby z tego, że ten kościotrup w Leśniczówce to nie jest brat szatana. A zatem kto? Ba! Jeśli przyjąć, że rajski teraz się nie myli, to mamy nową zagadkę do rozwiązania. Dotychczas wszystko nam się zgadzało: w studni Karol, w żaganiu uczony, Konstanty został rozpoznany jako szatan. Każdy tkwił na swoim miejscu. Teraz ten stary trup, od którego właściwie rozpoczęła się cała ta historia, okazuje się być zupełnie nowym trupkiem, o którym nie wiemy nic, absolutnie nic. Powinniście ten problem pozostawić na razie na boku. Najważniejsze, moim zdaniem, jest teraz to, żeby nie stracić gorącego śladu i capnąć wreszcie kochanych braciszków. Słusznie, kapitanie. Ja również tak myślę. Chociaż, muszę się przyznać, to nagłe ożywienie nieboszczyka Karola Drobskiego wciąż mi się wydaje mocno podejrzane. Nie macie innego wyjścia. Jak postawić na wiarę w porucznika rajskiego? O ile mogłem się zorientować, nie jest to kiep i chyba rozumie doskonale, że nie czas teraz na żarty, powiedział kapitan Wielgosz i zaraz zapytał: Czy mogę być wam w czymś pomocny? Właśnie chciałem coś zaproponować. No dalej, śmiało. Macie przecież pełnomocnictwa komendy głównej. Ale nie w odniesieniu do waszej osoby. Nie szkodzi. Dysponujcie mną. Macie tutaj swój wóz? Zawsze gotów do drogi. Doskonale. Wobec tego mam prośbę walcie co tchu do Szczecina, zorganizujcie tam ekipę operacyjną i kierujcie nią do czasu mojego przyjazdu. Nie rozumiem. Skąd wiecie, że Rajski pilotuje tego gościa właśnie do Szczecina? Przecież jeszcze przed chwilą wątpiliście w sensowność jego meldunku. Człowieku. Zanim ja doczołgam się do Szczecina, to Rajski z tym facetem już dawno będą tam przede mną. Jak to sobie wobec tego wyobrażacie? Normalnie. Zaraz przekażę na trasę i do Szczecina odpowiednią wiadomość. Spotkają tam Rajskiego i was z tym, że Rajskiemu wyjadą naprzeciw wcześniej. Ja. Bodo zamyślił się przez chwilę. Ja się do was przyłączę później. Muszę przecież tutejszy interes zostawić pod należytą opieką. Jaki numer ma ta taksówka? Spojrzał jeszcze raz na meldunek. GS22577 Zapiszcie. Na wszelki wypadek. Kto wie, co może się zdarzyć? Chwilowo musimy zdać się całkowicie na Rajskiego. Jeśli facet przerwie podróż przed Szczecinem, to Rajski powinien nas o tym zawiadomić. Ruszajcie jak najszybciej. No i Bodo uśmiechnął się błagalnie. Nie łapcie go bez mojego udziału. Tego nie mógłbym wam podarować. Od na taksówka numer GS22577 zaczęła się wlec jak w żałobnym pochodzie. Szybkościomierz milicyjnej w Warszawie wskazywał prędkość 60 km na godzinę. Kapral Juliusz Czekowiozący porucznika Tomasza Arańskiego pomrukiwał. Niech szlak trafi taki pościg. Silnik sobie załatwie. Tylko patrzeć, jak facet zajdzie do czterdziestki. Lecz nie przyspieszał. Spoglądał od czasu do czasu na rajskiego drzemiącego obok z głową opuszczoną na piersi i jechał pokonując w sobie ochotę do wyprzedzenia taksówki. Noc stawała się coraz bardziej mroźna. Włączył ogrzewanie. Minęli Karlino. Zaraz po wyjeździe z miasteczka pojawiły się za nim światła jakiegoś samochodu. Obywatelu poruczniku Kapralczek dotknął kolana rajskiego. Ktoś za nami jedzie. Co? Jedzie. Kto? Rajski z trudem powracał ze snu. Niech jedzie. My za nim. Tylko nie zbliżajcie się za bardzo. Tak, tak, obywatelu poruczniku, tylko że jadą przed nami i za nami. Zobaczcie. Porucznik Rajski obrócił się na siedzeniu. Od jak dawna mamy go z tyłu? zapytał. Chyba od pięciu minut. Przyczepił się do nas za Karlinem. A gdzie jesteśmy teraz? Mówię przecież za Karlinem. Pięć minut, może trochę więcej. To po co robicie popłoch? Ja robię popłoch. Kapral Juliuszczek był urażony. Ja nie robię żadnego popłochu. Ja tylko melduję zgodnie z rozkazem, co się dzieje na trasie. Zaświecił nam stylu, no to melduję. Ale mogę nie meldować, proszę bardzo. Dobra, dobra. Możemy się nie rozumieć, ale nie musimy się sprzeczać. Zapalić się? Jak prowadzę, to nie palę, odparł kapralczek. Jak chcecie, Irajski zaciągnął się dymem, stwierdzając, że trucizna zawarta w papierosie wpływa na niego trzeźwiąco i skutecznie usuwa resztki snu. Przejechali przez płoty. Nowogard Goleniów zbliżali się do Szczecina Dąbie ciągle w tym samym szyku przed nimi taksówka GS22577 a za nimi światło nieznanego pojazdu Było już dobrze po północy ale do świtu pozostawało jeszcze kilka godzin Na pustym skąpo oświetlonym rynku w Dąbiu taksówka nagle zatrzymała się Kapralcze ostro zahamował i również zatrzymał wóz robicie do jasnej cholery? krzyknął Rajski. Wyprzedzajcie go natychmiast i skręćcie w jakąś boczną ulicę. Nigdy przedtem Kapralczek nie ruszył z miejsca szybciej niż w tej właśnie chwili. Silnik zawył na wysokich obrotach. Skoczyli do przodu, na pełnym gazie wyprzedzili taksówkę, skręcili w pierwszą ulicę na lewo. Kapralczek zredukował biegi. Umiejętnie pedałem przyspieszenia upozorował pomruk oddalającego się samochodu i zatrzymał swoją warszawę w odległości dwudziestu metrów od rogu ulicy. Rajski wyskoczył z wozu, podbiegł do rogu, wyjrzał. Taksówka stała przy rynku w tym samym miejscu, natomiast nigdzie nie dostrzegł trzeciego samochodu, tego, który za nimi jechał od Karlina. Nie wiedział, co o tym sądzić. Przeżył też chwilę rozterki, gdy pomyślał, że w taksówce oprócz kierowcy może już nie być nikogo, lecz w tej właśnie chwili zapaliło się w taksówce nikłe, wewnętrzne światełko i Rajski z niejakim trudem zobaczył, iż kierowca odchyla się do tyłu i wykonuje jakieś nieskoordynowane ruchy. Z drugiego końca rynku ozwały się głosy pijanych wyśpiewując na cało gardło, na górę mnie wiodą. Tego mi tylko brakowało, pomyślał Rajski ze złością i ze zdumieniem patrzył. Jak sylwetki trzech pijanych mężczyzn przecinają rynek i po przekątnej zmierzają wprost do taksówki. Wyszedł z za rogu ulicy, przebiegł chyłkiem kilkadziesiąt metrów. Zatrzymał się obok jakiegoś drewnianego kiosku. Trzej pijani przekomarzali się w zwyczajnym stylu pijaków i już znajdowali się obok taksówki. Chłopaki. Zawołał jeden z nich. Taryfa jest. Jadziem do chaty. Pewnie, że jadziem, zawtórowali pozostali. Dwaj oparli się o maskę samochodu, a trzeci zapukał w szybę od strony kierowcy. Szefie powiedział: Jadziem? Kierowca opuścił szybę i rajski słyszał, jak odpowiedział: Nie mogę, panowie. Ja nie stąd. Mam gościa. Zasnął i nie mogę z niego wydobyć informacji, dokąd mam go zawieść. To ci heca, zawołał ten, który nawiązał rozmowę z kierowcą. Słyszycie, chłopaki? Klienta nie można docucić. Jak pragnę zdrowia, klient jest zadżumiony. Szefie, pomożem, słowo harcerskie. Pomożem, chłopaki? Pewnie, że pomożem. Szefie, pan nas odstawi do rodzinki, a my tego gościa docucimy, zgoda? Nie mogę, panowie, zrozumcie, tłumaczył kierowca. Nie wiem, co mu się stało. Może za słabu, dokończył z rzeczywistą trwogą w głosie. Zaraz sprawdzimy, szefie. Otworzył tylne drzwi samochodu, wetknął głowę do wnętrza i zaraz odskoczył. Szefie, on się zażygał, zawołał z ukontentowaniem. Nie mówiłem, że heca. On jest wobec tego nasz kumpel. Wziął seletko na sen i proszę, zemglił obie To jak? Budzić go, szefie? Cholera wie, co z nim robić, powiedział kierowca wyraźnie poirytowany. Przecież chyba nie będę tu stał do świtu i czekał, aż mi woda zamarznie w chłodnicy. Z rozmachem otworzył drzwi, wysiadł z wozu i ją tarmosić pasażera na tylnym siedzeniu. Panie ten, ocknij się pan, już mamy Szczecin. Daj pan adres. Szczecin, Wysęplenie usenkacz. Na samosierry, na samosierry 97b. No, odetchnął sługą kierowca taksówki, a jeden z trójki pijanych powiedział z radością: Samosierry, szefie, to nasza parafia. Tego nam pan nie zrobisz żeby nas tu zostawić w środku nocy. Zeniu, no to cześć. Kolega tu mieszka, dodał tonem wyjaśnienia. Waciu, ładuję się, i nie czekając na zgodę kierowcy jeden usiadł obok sękacza, drugi w przodzie wozu, a trzeci, nazywany Zeniem, chwijnym, ale szybkim krokiem szedł w stronę rajskiego. Samosierry 97b Powtarzał w myślach porucznik rajski i wycofywał się w kierunku swojej Warszawy. Gdy znalazł się za rogiem uliczki, doszedł go warkot odjeżdżającej taksówki. Przyspieszył, dopadł samochodu i w tym momencie posłyszał: Poruczniku rajski, chwileczkę. Odruchowo sięgnął do kieszeni płaszcza. Poddaję się, powiedział zupełnie trzeźwym głosem Zenio i podniósł ramiona w górę. Ale musimy się pospieszyć i wyprzedzić tamtych, w porządku? Kim jesteście? Zapytał z niedowierzaniem Rajski. Porucznik Zenon Jarczyk, do usług, i Zenio zbliżył się z wyciągniętą do powitania, Ronią. Skąd wy? No, tego. Jak mnie odnaleźliście? Nie udawajcie ślepca. Przecież ciągniemy się za wami jak garkuchnia za wojskiem prawie od koszalina. Nie mogliście tego nie zauważyć. Ok, wsiadajcie reszta po drodze. Uścisnęli sobie dłonie. Porucznik Zenon Jarczyk przywitał się również z kapralem Juliuszem Czekiem, którego ten fakt przyprawił o myśl dobrze wychowany, może nawet rozmowniejszy niż rajski. Jedźcie umiarkowanie. Rzekł do kierowcy porucznik Jarczyk, to znaczy do dziewięćdziesięciu. Nasi tamtego taksiarza trochę po mieście pokołują. My pojedziemy najkrótszą drogą, żeby mieć czas na zorganizowanie obstawy, no i na jakiś plan. Może się ten pościg nareszcie zacznie, pomyślał kapralczek. Dziewięćdziesiątka to jest już coś. On, zdaje się, zaczyna mną dyrygować, stwierdził w duchu porucznik rajski. Są jakieś wiadomości od kapitana Bodo? Zapytał głośno. Są. W drodze do nas znajduje się kapitan Wielgosz z komendy głównej. On ma kierować całą operacją. My mamy śledzić pasażera taksówki i wszystkie jego kontakty. O każdej zmianie w sytuacji meldować kapitanowi Bodo. Na własną rękę nie wolno nam nikogo aresztować. Chyba, że zmusi nas do tego nieprzewidziana okoliczność. Takie są rozkazy. Jak wam przeszła droga? Porucznik Jarczyk powiedział to wszystko w sposób tak swobodny, że Rajski odwrócił się na siedzeniu i zapytał: Nie jesteście śpiący, kolego? Śpiący? Dlaczego mam być śpiący? Nie rozumiem. Dziwny gość, pomyślał Rajski. Trzecia na ranem, a on nie rozumie, jak można być o tej porze śpiącym. Pytałem, jak wam przeszła droga. A droga, świetnie, to znaczy bez niespodzianek. Za mostem przesiądziemy się do jednego z naszych wozów. Tak będzie chyba lepiej, co? A ja, zapytał z pretensją kapralczek: Mnie chcecie wycofać z interesu? Pojedziecie do naszej komendy, prześpijcie się w pokoju gościnnym, odpoczniecie, tłumaczył Jarczyk. Po czym ja mam odpoczywać, powiedział kapralczek, czując, że najciekawsze momenty akcji ujdą mu sprzed nosa. Odpocząłem w czasie tej karawaniarskiej jazdy. Nie żołądkujcie się, rzekł Rajski. Nie znacie Szczecina, a poza tym na pewno macie paliwo na ukończeniu, o ile was znam. Tak część porucznik ma rację odpoczniecie. Kapral Juliuszczek nic na to nie odpowiedział, tylko mocniej nacisnął pedał gazu. Taksówka GS22577 zatrzymała się przed domem nr 97B przy ulicy Samosierry. Była to ulica położona na odległym przedmieściu kiepskiej na wierzchni z żużla, obramowana dwoma rzędami podobnych do siebie budynków mieszkalnych niskich. Z ogródkami od frontu. Z taksówki wysiedli najpierw pasażerowie z Dąbia. Wzięli się za ręce, zachwiali na nogach jak przystało napijanych i żegnając kierowcę czułymi słowami, zniknęli o kilka domów dalej. Jesteśmy na miejscu, powiedział kierowca, odchylając głowę do tyłu. Senkacz siedział sztywno. Już podczas jazdy przez miasto rozbudził się na dobre, sklął w duchu zawartość piersiówki, którą wysączył do dna, lecz zorientowawszy się, że nie jest sam, udał, że śpi mocno i pilnie nasłuchiwał głosów w taksówce. Niestety, w niczym nie mógł się zorientować, ponieważ nieznani współpasażerowie bełkotali trzy po trzy. Kto to był? Zapytał teraz E. Pijaczkowie. Powiedział lekceważąco kierowca: Jak dojechaliśmy do Dąbia, a pana nie mogłem dobudzić, przyczepili się do mnie. Mieszkają gdzieś tutaj. Prawdę mówiąc, przydali mi się w odszukaniu tej ulicy. Sam nie wiem, jakbym tu trafił. Ten Szczecin, proszę pana, to jakieś dziwnie zbudowane miasto. Trzy razy wyjeżdżałem i wracałem na ten sam plac. Zdaje się, że nie jestem już nic winien. Zapytał sękacz, chociaż wiedział, że pytanie jest zbędne. Boże, broń! zawołał kierowca. Kur zbył na medal, wszystko uregulowane. Życzę panu wszystkiego najlepszego. Jan Sękacz wygramolił się z samochodu i wolnym, zmęczonym krokiem wszedł do ogródka. Dom tonął w ciemności. Kierowca taksówki spojrzał po raz ostatni za odchodzącym powiedział sobie szeptem No Baśka, wracamy gazem do mamy. Uruchomił silnik i ruszył z kopyta. Pijani, a nie pijani. Ciekawe, pomyślał jeszcze, gdzie ja tu znajdę stację benzynową,